gorąco jest w cholerę. Słońce tak praży jak normalnie w piekarniku. Ale to są takie dziwne aplikacje i nie są tak popularne jak te dwie, o których wspomniałem. I nie są też tak te pozostałe dostępne w innych miejscach Tajlandii jak te. A słuchajcie, a jakbyście chcieli się na przykład przedostać z Phuket na Krabi. Okej, teraz pokażemy wam, ile będzie nas kosztował Bolt do domu. Dasz radę? Wsiadaj pierwsza, a ja wsiądę drugi. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jeszcze chciałbym poruszyć dalej temat transportu, żeby już tak trochę wyczerpać ten temat, ale dzisiaj bardziej od strony aplikacji typu Bolt, typu Grab. Dzisiaj jest Emma tutaj jeszcze ze mną dodatkowo, bo wybieramy się zjeść coś do McDonalda, bo mamy dzisiaj ogromną zachciankę jakiegoś niezdrowego jedzenia i nie byliśmy już w McDonaldzie chyba kilka miesięcy. Co? Chyba tak, bo już z kilka miesięcy... Ostatni raz byliśmy na lodach tylko. No to na lodach, tak, to na lodach byliśmy, ale żadnych hamburgerów, frytek ani nic takiego nie jedliśmy bardzo, bardzo długi czas z McDonalda. I tak ostatnio za nami chodzi już ten McDonald's, że po prostu jesteśmy tak zdesperowani, że nawet można powiedzieć bardzo duże słońce o 12 w południe. O 12 w południe... Oj, się oburzyły, że im tutaj... popołudniową drzemkę przerywamy. No i właśnie jesteśmy tak zdesperowani, że nawet po samo południe idziemy dość daleko do McDonalda, musimy iść na nogach, no bo oczywiście nie mamy jak jechać. No możemy oczywiście zamówić Graba, którego właśnie może zamówimy w drodze powrotnej, żeby pokazać wam, jak to mniej więcej też działa, ale bardziej raczej skorzystamy z Bolta niż z Graba i skorzystamy z taksi, chyba skuter. Co? Karniemy się chyba skuterem w trójkę. No i tak sobie chyba wrócimy do domu. No i to właśnie będzie między innymi dzisiejszy vlog o transporcie, aplikacjach i jak przedostać się jeszcze na przykład z jakiegoś miejsca na miejsce. Jakie to są mniej więcej koszta? Cholera. Emi, możesz powiedzieć, jak wygląda pora deszczowa w Tajlandii na... Tragicznie, najgorzej na świecie. Ale dlaczego? W głowie mi się teraz kręci, gorąco jest w cholerę. Słońce tak praży, jak normalnie w piekarniku. Jedna osoba z Kambodży powiedziała kiedyś w komentarzu na X-ie, czyli na byłym Twitterze, że chcielibyście w Polsce mieć takie lato, jak tutaj pora deszczowa. No i chyba muszę przyznać tej osobie rację. Pozdrawiam chyba tutaj pana Adama, który właśnie tam gdzieś komuś coś skomentował, co się ktoś śmiał, że pora deszczowa to beznadziejna pora. W Tajlandii, w Kambodży i tak dalej. No ale zobaczcie, jak wygląda po połowie lipca w Pattayi. No jest bardzo gorąco, codziennie jest praktycznie tak samo gorąco, co nie? Codziennie praktycznie świeci słońce, no zdarzyło się. To, że deszcz pada w nocy. No właśnie dobrze, no bo jakby teraz padał deszcz, to byśmy z domu nie wyszli. Ja wiem, tobie chodzi o to, żeby przyszły jakieś chmury, zasłoniły słońce i było troszkę chłodniej. Chodź, idziemy pomału. Przechodzimy przez drogę. Patrz, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Sobota, a tu taki ruch jak w Rzymie. Straszny młyn tu jest na tym skrzyżowaniu cię. Ja pierniczę. Czekajcie. Chodź, Emi, chodź. My przechodzimy tu do parku. Bo jest cień. Thank you. O, tutaj już nam proponują transport, ale my na razie chcemy jeszcze coś ponagrywać, pokazać wam tutaj ładny park, taki nie ten park, który zawsze chodzę na kroki, bo on znajduje się tam po lewej stronie, tylko teraz jesteśmy tu po prawej stronie ulicy i tutaj mamy taki trochę inny park. Tutaj można sobie chodzić dookoła tego parku, tak fajnie cały czas takie rundki robić dookoła, nie wiem ile to jest, około kilometra chyba taka rundka, a nawet chyba więcej, z 1400 metrów tutaj widzę na asfalcie, więc może i z 1,5 kilometra. A u samej góry jest Budda w Pattayi. Co? Bo chyba będziemy musieli zejść. Tak, bo będziemy pomału. Tak. O, tutaj pan się rozciąga, ćwiczy. I bardzo dużo właśnie osób tutaj chodzi. O, a tutaj ktoś śpi chyba. No, można spać nawet i pod gołym niebem, patrzcie, pod chmurką. W ogóle jakie ładne te liście ma ten. Tam jakieś ptaki. No ładne drzewo. No widzę. A patrz, jakie tu ładne. Które? No to, przed nami. To? To jest to samo chyba. No, to jest to samo. No, tylko to jest takie większe. Ładne, no. Ale patrz, tam jest taki jeden mały czerwony kwiatek. Aha. No jest czerwony kwiatek.
Patrz, co to za jakiś ptaszek tutaj taki. To jest chyba ten sam. Akurat. Poturbowany. To ten jakiś poturbowany. Tam jest to zejście. Dobra, wracając tylko na sekundę do pogody, to po prostu jest bardzo gorąco, świeci słońce. I filmujcie się, jak przyjedziecie tutaj w porze deszczowej. No może jeszcze później sierpień, wrzesień będą gorsze. Ale póki co czerwiec, lipiec to naprawdę spoko można przyjeżdżać do Tajlandii, bo jest bardzo ciepło, gorąco i super pogoda na zwiedzanie i w ogóle na wszystko. Coś mi się chyba stało to na tylko. No sobie lata po prostu. Ale ładnie. No, to chyba skrzydła nie ma. Jak ma skrzydła? Jest. Gdzie? Tego nienawidzę. Dużo jest takich robaków tutaj teraz w porze deszczowej. Takich. I też takich trochę glist, ale trochę takich, no, takie glizdy stonogodowate. I tutaj właśnie mamy ten nasz park taki z drugiej strony. Bardzo ładny jest ten park. Tutaj też bardzo ładne palmy, bardzo ładne inne jakieś krzewy, drzewka. No i można sobie tutaj pochodzić. No tu jest taki bardziej park, no. Bo tam wcześniej to jest takie bardziej takie są ulice tam w ogóle bliżej. Też są takie, tutaj jest bardziej tak... Jak w parku. No, tak, czyściej trochę. Tam, nie ma tutaj tak dużo psów leżących na ziemi. Tam jest tylko ten plac zabaw, gdzie są psy, nie? No. Jest kurde fajny plac zabaw dla dzieci. Ale niestety przejęty przez psy i dzieci się nie mogą bawić, bo psy tam są, szczekają, są takie jakieś nie za bardzo te psy. No i niestety nie za bardzo tam możemy chodzić. Wiesz, co jest teraz najgorsze? Co? Że tam przez całą drogę jest słońce. Idziemy już całkiem niedaleko, prosto, tylko prosto do naszego McDonalda. No ale jednak musimy przejść w słońcu, no i to jest takie... 1000 metrów. A tutaj jest turystyczna policja. Nie wiem, czy jakby ktoś coś potrzebował w Pattaji, to tutaj koło parku jest Tourist Police. Numer telefonu na policyjną. No tutaj, ale nie, tam koło galerii jest taka normalna policja miejska, a tu jest turystyczna policja. I numer telefonu to jest 1155. I tutaj mają swój oddział. Tourist Police. No, a my musimy iść takim wąskim chodnikiem tutaj. Nie, to w ogóle chodnik. No powiedzmy, że jest chodnik. Tutaj, opatrz, po prawej jest chodnik, tylko jest zajęty przez jakieś krzaki, słupy, liny i jakieś inne rzeczy. Tam dalej jest całe zarośnięte, ten nawet chodnik. Trzeba iść chwilę drogę. Wejść na drogę, no trzeba wejść na drogę. I jeszcze chcę coś powiedzieć właśnie do tych lin takich. Bo w Polsce, jak są takie linie, to jest taki chodnik zawsze przy dużej drodze, nie? A tutaj, to te linie są ogólnie, jak są korki, to skutery sobie jadą tędy, żeby omijać auto. Okay. Tak jak tam zarośnięte w ogóle. No tam jest zarośnięty dobry burz. I tam ledwo co widać, jest ten taki, są murek taki, widzisz tam? A, no taka barierka, taka, no jest, ale nawet jej nie widać, a tam widać ją na dole. Ja tu jeszcze zaraz pokażę autobusy, ale to za sekundkę. A przed nami w ogóle tam, patrz, Emi, w ogóle widzisz? Tam jest morze, widać. Nie za bardzo je w ogóle kiedykolwiek widziałem, jak tędy szedłem, jakoś nie zwracałem na to uwagi. A stąd normalnie widać ładnie morze, góry. I port. A tu takie Ferrari sobie czerwone pojechało. O, a tutaj właśnie Tourist Police jadą do siebie, na lewo. A po lewej stronie, patrzcie się, ile tutaj stoi na tej ulicy autobusów. Po prostu tu jest taka dość długa ulica, a tam kilkaset metrów. I wzdłuż całej tej ulicy, po lewej i po prawej stronie, stoją zaparkowane autobusy. No mnóstwo tych autobusów tu jest. Wszystkie, no z turystami. Ja nie wiem właśnie, bo już jest ogólnie po sezonie, ale tutaj jakby zawsze jest sezon. Taki dla jakichś tam ludzi z jakichś krajów. Chyba z Tajlandii mają rejestrację? Tak, Tajland mają na rejestracjach, to jest Tajlandia. Ale autobusów tutaj parkuje po prostu mnóstwo. No i tyle, no i nie wiem skąd i po co. No i tutaj kawałek musimy przejść po asfalcie, bo chodnik jest bardzo zarośnięty. Nie ma jak się przycisnąć. Krzaki tutaj już przejęły swój teren. Ktoś by musiał tutaj przyjść i to wykarczować trochę, co? No. A tutaj obok nas jest Unix, takie kondominium, gdzie w sumie można wynająć
na jakiś tydzień mieszkanie, jakbyście potrzebowali, to w Unixie można. Unix South Pattaya. Taki ogromny wieżowiec, kondominium, ale to nie hotel, tylko mieszkania. A tutaj też mieszka taki pan, którego właśnie widujemy zawsze, jak tu idziemy. Co? Są jakieś herbaty i ten aha. Po 30 batów chyba. Wszystko to jest za 30. No. Pamiętajcie, gdy są takie małe restauracyjki, bardzo po tajsku, to znaczy, że jest dobre jedzenie. Mm-hmm. Zazwyczaj się to sprawdza. Zazwyczaj tak. A my już jesteśmy blisko McDonalda. Tu jest właśnie taka hinduska dzielnica, albo inaczej indyjska, bo tu z Indii wszyscy przyjeżdżają i tu mają takie swoje hotele i oni tutaj przebywają. To jest właśnie taki trochę tutaj młyn i ci ludzie właśnie z Indii, oni nie są w ogóle nauczeni chodzić po chodnikach i oni łażą wszędzie, po ulicy, tak łażą po prostu jak święte krowy. O. Tutaj właśnie idą sobie na przykład, ale tu idą ok, szli sobie tutaj bokiem, pewnie z Maka wyszli, więc szli tędy, ale tak normalnie to łażą ciągle po ulicy. Jak jeździmy skuterem czy coś, to nie da się przejechać, bo to oni właśnie wypełniają te miejsca wolne, którymi można by się było przecisnąć na ulicy skuterem między samochodami, no to oni idą. Zamiast iść po chodniku, gdzie na przykład jest ten chodnik, to oni po nim nie idą, tylko idą po drodze. I taki z nimi jest trochę problem. I w ogóle nikt z taksówkarzy ich nie lubi i w ogóle nikt ich tutaj w Tajlandii nie lubi. No ale cóż... My jesteśmy już w Maku. Zaraz w końcu powiemy o tych aplikacjach, tylko zamówimy coś do jedzenia. W końcu dotarliśmy do McDonalda. Słuchajcie, jesteśmy cali spoceni, jest bardzo gorąco. A w McDonaldzie jest tak zimno, że chyba jest, nie wiem, minus 10. Nie wiem, ale jest naprawdę chłodno. Więc może sobie ściągnąć czapkę. I słuchajcie, jest wiele aplikacji takich, dzięki którym możemy zamówić sobie transport do domu, czy gdzieś w jakieś miejsce turystyczne. Ale ja bym Wam polecił najbardziej i Graba, i Bolta, z tego względu, że testowałem kiedyś jakieś jeszcze inne aplikacje, Lineman, jeszcze jest taka aplikacja InDrive, ale to są takie dziwne aplikacje i nie są tak popularne jak te dwie, o których wspomniałem, Grab i Bolt, i nie są też tak te pozostałe dostępne w innych miejscach Tajlandii jak te. W ogóle Grab jest chyba najbardziej popularną aplikacją, tylko że jest troszeczkę te usługi transportowe są trochę droższe niż w Bolcie. W Bolcie jest trochę taniej i te aplikacje, obydwie, zapewniają nam takie transporty jak taksówki, takie prywatne samochody. Można sobie zamówić nawet na Bolcie, żeby kierowcą była kobieta. Można zamówić sobie skuter, taksówkę, z czego my chyba dzisiaj skorzystamy, jak będziemy wracać z tego McDonalda, bo nie będzie nam się chciało chyba wracać pod tą górę pieszo. Jak myślisz? Nie będzie ci się chciało. No właśnie, więc spróbujemy w trójkę pojechać sobie z nami tym Boltem, taksówką, skuterem z panem. Mam nadzieję, że się zgodzi. Kiedyś Emma tu dzisiaj nam przypomniała, jak żeśmy szli, że wiózł nas pan kiedyś skuterem, który był ubrany tylko w takiej piżamie. W Tajlandii mają takie popularne takie piżamy z takiego materiału śliskiego i tutaj dziewczyny po prostu czasami wychodzą w tych piżamach, czy to jest rano, czy to jest wieczór. Najczęściej wieczorem. Ja nie wiem, czy już miały iść spać, ale zrezygnowały i stwierdziły, że jeszcze idą coś zjeść i wyskakują w tej piżamie, w której mają spać na miasto. Bo to są takie ładne piżamy, to nie są takie, to są takie piżamy, takie... Co mają takie długie rękawki i mają tak, mierzyk tak. I jest taka bluzka i są długie spodnie. No dokładnie, także to są takie, to nie są, to są takie piżamy, że można nawet wyskoczyć na miasto, to nawet można do pracy wyjść, do tego, do gdzieś korporacji w takiej piżamie, bo one są takie eleganckie te piżamy, z takiego jeszcze też materiału eleganckiego i w ogóle. No i taki pan właśnie kiedyś w takiej właśnie tylko męskiej piżamie wiózł nas na skuterze, no i nie wiedzieliśmy właśnie o co chodzi, no ale nic, dobra. Więc ja najbardziej polecam Wam Bolta i Graba. Na Grabie można też zamówić sobie jedzenie w ogóle, to jest taka bardzo obszerna aplikacja i można zamówić jedzenie, można zamówić sobie jakieś zakupy ze sklepu. Jak ktoś potrzebuje jakąś wodę czy coś inne ze sklepu do domu, no to można sobie zamówić, więc to jest taka naprawdę duża, rozbudowana aplikacja, ale bardzo intuicyjna, bardzo prosta w obsłudze, więc spokojnie. Więc jak najbardziej warto taką aplikację w domu, na telefonie mieć zainstalowaną. O, przyszedł pan właśnie z Grab i ktoś sobie zamówił jedzenie z McDonalda do domu, no i tutaj pan właśnie przyjeżdża na skuterku i przywozi zamówienie pod drzwi. No i tak to właśnie wygląda. Widzicie, jak się pan tutaj napatoczył przy filmie o Grabie, a
akurat tak się złożyło, że jedna z tych aplikacji, można powiedzieć, przyjechała do nas. Thank you. I pokazała nam, jak to wygląda. My właśnie dostaliśmy nasze hamburgery, frytki i kole. Bo taki dzisiaj, jest taka dzisiaj cheat day, sobota, czyli taki dzień, kiedy można jeść takie rzeczy niezdrowe. Frytasy, dwa hamburgery i McNuggetsy. Do tego dwie kole i sos barbecue. Ja nie wiem, czy nie można sobie tam dopełnić w ogóle. A nie wiem. Nie wiem. Emi chciała Nesty, herbatę, ale niestety nie mogliśmy zmienić coli na Nesty, więc mamy dwie kole, bo Emi ogólnie coli nie pije, jakby co, ale no w dzisiejszym zamówieniu po prostu nie dało się tutaj nic edytować. Można było wziąć tylko kole zero. No to już lepiej od coli zero, normalną kolę. No i tak wygląda nasze zamówienie. Jeśli chodzi o Bolta, to Bolt nie jest tak rozbudowaną aplikacją i jest głównie przeznaczony do tylko zamawiania sobie taksówek. Ale dzięki temu właśnie chyba działa jeszcze lepiej i spełnia bardziej tą swoją rolę, bo wiecie, jak jest aplikacja jakaś do wszystkiego, to jest do niczego. Nie tylko aplikacja, tylko w ogóle w życiu jakieś rzeczy. Raczej tak o gramie nie można powiedzieć, bo raczej jest dobrą aplikacją, ale Bolt jest tylko stworzony pod załatwianie sobie taksówek i no znacie na pewno zresztą z Polski Bolta, więc on tutaj naprawdę idealnie spełnia swoją rolę i jest trochę taniej niż na Grabie. No i tak jak wspominałem, są też te inne aplikacje, ale z racji tego, że one są beznadziejne i Wam ich nie polecam, to nawet nie będę o nich wspominał, no bo bez sensu o nich gadać. My najczęściej zamawiamy jedzenie z Foodpandy, to też jest taka aplikacja do jedzenia, a jedziemy najczęściej Boltem. Dokładnie, tylko że Foodpanda to jest tylko aplikacja do zamawiania jedzenia i zakupów ze sklepu, a nie taksówek. A mówimy o taksówkach, ale okej. Muszę też powiedzieć, bo jeszcze najczęściej w Grabie jest tak, że czasami może czegoś nie być, lub czegoś nie dowożą. No a jak w Pandzie czegoś nie ma, to na przykład czasami dajemy jakieś kupony do tego. Czy lubisz moją frytkę, skoro masz to swoje? Bo była taka długa, ja lubię długie frytki. No ja sam sobie tego nie otworzę, musisz mi pomóc. Dobra, jakoś mi się udaje. Tutaj jest hamburger, to jest narysowana głowa świni. No bo to jest pork. Znaczy wieprzowina, ten jest akurat z wieprzowiną, a tamten chyba z kurczakiem. Za dwa hamburgery plus frytki plus cola 100 batów, czyli 11 zł. A słuchajcie, a jakbyście chcieli się na przykład przedostać z Phuket na Krabi, bo to takie dość popularne, że ludzie jeżdżą na Phuket i też na przykład popularne jest to, że chcą się jakoś przedostać na Krabi, no to możecie na różne sposoby. Tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, my wynajmowaliśmy samochód. Możecie pojechać busem, możecie popłynąć promem, możecie popłynąć speedboatem. No tylko wiadomo, wszystko ma różne ceny. Jeśli chodzi o wynajem na przykład busu, bo ktoś by chciał busem, bo z samochodem się boi, skuterem no to za daleko, promem nie chce płynąć, bo to może być na przykład tam, nie wiem, za długo albo za drogo. Bo się boi, bo ma chorobę morską. No właśnie. To strony do wynajmu busu, stronę do zakupu biletów na prom podam Wam w tym e-booku, który właśnie piszę. Stwierdziłem, że e-book będzie podzielony na dwie części, żeby to nie trwało tak długo, więc pierwsza część ukaże się już niedługo, więc spokojnie. I tam podam Wam linki, tam podam Wam więcej informacji na ten temat, więc warto będzie sobie pobrać takiego e-booka, jeśli ktoś potrzebuje takie dane. Chcę tylko powiedzieć, że patrzcie co mam. Pani mi dała takiego loda małego za darmo i w takim różowym wafelku, więc fajny taki malutki lód. Za darmo. Jak za darmo, to bardzo dobra cena. No co do lodów, to akurat myśmy mieli takie plany, że i tak mamy zamówić, i tak mamy zamówić. I ja już właśnie stałem i tam zamawiałem przy maszynie, a za chwilę patrzę obok, co tam się dzieje przy naszym stoliku. A tu Emma dostaje gratisowego loda. No i teraz ma dwa lody. Jeden gratisowy, a jeden w kubeczku z polewą czekoladową. Tamten był malutki, taki o, jak to. No tamten był malutki, no malutki, ale darmowy. Także bardzo miłe, tutaj pozytywne zaskoczenie z McDonaldu, że dają darmowe lody dla dzieci po zjedzonym dobrze posiłku. Jak w przedszkolu. No, jak dla dziewczynki. W przedszkolu nie dają lodów, jak się dobrze zje. Nie, nie dają. Słabo. W przedszkole słabe. McDonald's w Tajlandii lepszy, nie? Lepiej jeść w McDonaldzie w Tajlandii. Ale pierwszy raz dostałam
Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, że ten lód w kubeczku, ten duży lód, bo to jest duży lód, plus ten taki lód, taki o, ale ten też jest duży, tylko już trochę zjadłem, kosztowały 4,50 dwa te lody. Razem, łącznie, dwa lody, 4,50. Że kiedyś, znaczy dalej chyba jest, takie gałkowe lody, jedna gałka kosztowała 6 zł. Jedna gałka 6 zł, no, a tutaj dwie gałki albo trzy, tutaj dwie albo trzy za 4,50. I to bardzo dobre. I to masz czekoladą. Jeszcze czekolada, jacie. Ok, teraz pokażemy Wam, ile będzie nas kosztował Bolt do domu i jak to wygląda. Czyli tak, mamy aplikację Bolt, tutaj Boltów jest bardzo dużo i mamy opcję Where To. Emi, kliknij Where To, wybierz naszą ulicę. Tutaj drugie z góry, drugie z góry. Oto no, dawaj. Dobra. I już nam szuka Boltów i połączenie. Tyle mamy do domu. I mamy tak, taksówkę najdroższą za od 68 batów do 75. Nie wiem, czym to się różni, ale okej. Okay. Motorbike za 23 baty to jest 2,50, czyli można skuterem z McDonalda pojechać za 2,50 do domu. Ekonomiczną taką taksówką to mamy, weź rękę, 68 batów to jest jakieś tam 7,50. Można zamówić sobie kierowcę kobietę, 73 baty. To nie jest dostępne w każdym miejscu, ale w Pattaya jest, bo na przykład na Phuket to ciężko tak trochę, żeby to się pokazało. Czasami się to po prostu ta opcja nie pokazuje, bo jak nie ma kierowcy kobiety, no to nie ma. Wystarczy poczekać na tą taksówkę 3 minuty, na ekonomiczną 2 minuty, motorbike minuta, a taksi normalne aż 9 minut, czyli dość długo w porównaniu do tych innych. My weźmiemy sobie tą taksówkę skuterową. Zobaczymy, ile zapłacimy za dwie osoby. Poczekaj, jeszcze jest opcja komfort, czyli jakimś super samochodem. Za 5 minut możemy pojechać za 122 baty. I możemy wziąć jeszcze taką dużą taksówkę XL za też 122 baty. Jest jeszcze premium coś. No premium, ale obecnie niedostępna. Busy, zajęta już jest. O, jest wolna, tylko trzeba by było poczekać aż 28 minut. Za 150 batów to byśmy, nie wiem, chyba Porsche pojechali do domu, albo Ferrari tym czerwonym, co przed chwilą jechało, jak szliśmy w tą stronę. Dobra, kliknij na motorbike za 20 parę batów. I tutaj jeszcze na dole, tutaj pokazane jest, ile jest tych motorbajków, czyli skuterów, taksi, skuter, bardzo dużo w okolicy, minutkę tylko trzeba poczekać. I kliknij teraz na dole select motorbike i już tutaj jeszcze tylko potwierdzamy adres, confirm order na dole. Mhm. I wychodzimy na dwór, bo za minutę będzie nasza taksówka. I tutaj chyba jest jeszcze pokazane. No, że już właśnie szuka nam kierowcy i ale zaraz będziemy... Ale to obsługuje? No bardzo prosto. Każdy by sobie poradził. Ktoś ci przychodzi. Get ready. Dobra, no to chodź, bo taksówka już tu jest gdzieś. Nie wiem, kto nas zabierze, ale ktoś nas zabierze. Nie wiem, jakim skierem. Jest coś tu napisane? Coś takiego. Arriving one minute. To już dzwoni. Kurde. Trzymaj kamerę, a ja odbiorę. Halo? We are waiting in McDonald's. Outside McDonald's. Pan taksówkarz dzwonił z drugiej strony ulicy, stał i czekał. I chyba tam przejdziemy, nie wiem, sam. Czy... Dobra, chodź, przejdziemy na drugą stronę ulicy. I już z nami pojedzie. Furo odpala i jedziemy. Thank you. Can we go together? Okay. Okay. Dasz rady? Wsiadaj pierwsza, a ja wsiądę drugi. Emi, jak było? Albo... Tak drżało? No drżał skuter panu, no nie wiem czemu tak drżał, ale może dlatego, że nie wiem dlaczego w sumie, ale przejażdżka była chyba dobra, co? Dawno już tydzień czasu na skuterze nie jeździliśmy, to i taka przejażdżka dobra. Okej, bezpiecznie dotarliśmy ze mną do domu, chociaż bez kasków i w ogóle w trójkę na skuterze, ale no z kierowcą taksówki, więc z dobrym kierowcą. Ceny, tak jak widzieliście na Bolcie tutaj w Tajlandii, są no niskie. No 25 batów pan chciał za przewóz, daliśmy 50 batów, no bo to przecież jest 5 zł. No nie będziemy za 3 zł jechać w trójkę taksówką przez miasto, więc daliśmy 50 batów. Pan bardzo zadowolony, z uśmiechem na twarzy pojechał z powrotem na dół do miasta, a my nie musieliśmy wracać z powrotem pod tą wielką górę i przez park cały czas pod górę.
i spokojnie mogliśmy sobie bez wysiłku dużego przyjechać do domu, a dawno po tydzień czasu już nie jeździliśmy skuterem, to chociaż karnęliśmy się skuterem. A ceny ogólnie na Bolcie tutaj, żeby pojeździć po mieście, to tak jak widzieliście, około 60-70 batów, żeby gdzieś pojechać samochodem przez miasto Boltem, taksówką, czyli wydaje mi się, że jest to bardzo tanio, bo powiedzmy gdzieś dalej kawałek to by było 80-90-100 batów, czyli jakieś 10 zł za taksówkę, żeby sobie tutaj pojeździć po mieście, a takim właśnie motorbajkiem to jest 2-3-4 zł od osoby, więc bardzo, bardzo tanio. Na grabie byłoby troszeczkę drożej, ale naprawdę niewiele, jakieś tam 5-10 batów drożej ogólnie na taksówce, więc to też nie ma jakiejś tragedii. Jeśli chodzi o te właśnie przemieszczanie się po mieście taksówkami, to jest naprawdę bardzo tanio i komfortowo i bardzo krótko trzeba czekać na taksówkę. Tutaj przynajmniej w Pattaji. W Bangkoku jest gorzej, na Phuket jest ok, ale tutaj w Pattaji to jest najszybciej. Oczywiście mogliśmy jeszcze złapać tą miejską taksówkę, tą niebieską taką, co, o których mówiłem wcześniej, Batbusy, i one się jeszcze jakoś nazywają Sankyu, coś tam, i pojechać za 10 batów od osoby gdzieś tam w stronę tutaj naszej dzielnicy, ale pod sam dom byśmy na pewno nie podjechali, tak jak teraz tutaj tą taksówką motorbajkiem, ale nie chciało nam się czekać, nie chciało nam się szukać tamtej taksówki, tylko przez aplikację zamówiliśmy skuter i przyjechaliśmy pod same drzwi. Mam nadzieję, że temat transportu taksówek, aplikacji do zamawiania taksówek został dość wyczerpany już tutaj na tych poprzednich filmach, na tym dzisiejszym. Warto zostawić łapkę w górę pod tym filmem, że warto subskrybować kanał, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, i warto obejrzeć teraz kolejny mój odcinek, na który Was serdecznie zapraszam. A będzie to moja druga część mojej podróży z Phuket do Pattaji, gdzie będę mówił trochę o trasie, o cenach paliwa i o innych interesujących rzeczach, trochę wskazówek, także serdecznie Was na ten film zapraszam. Widzicie po prawej stronie ikonkę z tym filmem, a w opisie znajdziecie bezpośredni link do tego filmu, więc serdecznie jeszcze raz Was zapraszam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam do oglądania.